W tej lekcji udowodnimy sobie dwa fakty dotyczące równoległoboków. Popatrzmy, to jest równoległobok, ponieważ te strzałeczki mówią nam, że odpowiednie boki tutaj są równoległe. AD jest równoległy do BC oraz AB jest równoległy do DC. I w takich warunkach mamy pokazać, że ten bok AB ma taką samą długość jak DC oraz AD ma taką samą długość jak BC. W tym celu poprowadzimy sobie tutaj taką przekątną. O. Może jeszcze raz. I co to nam da? Jeśli przedłużymy sobie tutaj bok AB w taki sposób, abyśmy otrzymali prostą i to samo zrobimy tutaj z bokiem DC i również to samo zrobimy z naszą przekątną, to widzimy, że mamy dwie proste równoległe, które są przecięte trzecią prostą, czyli wiemy, że powstają nam tutaj takie specjalne kąty, czyli ten kąt oraz ten kąt to są kąty naprzemianległe wewnętrzne, które powstały właśnie w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą. A to oznacza, że te dwa kąty są takie same, czyli że są przystające. I to jest nasz pierwszy wniosek, kąt A, B. D jest kątem przystającym do kąta C. To samo analogicznie możemy zrobić tutaj z tym bokiem. Jeśli ten bok przedłużymy sobie w taki sposób, a ten bok przedłużymy sobie w taki sposób, to znowu ta nasza przedłużona przekątna jest prostą, która przecina tym razem te dwie proste równoległe, więc ten oraz ten kąt to są również kąty na wewnętrzne, czyli mają taką samą miarę, więc są przystające. Czyli kąt DBC jest kątem przystającym do kąta ADB. I zapiszemy sobie, dlaczego tak jest, bo to jest ważny wniosek. To są kąty na wewnętrzne. Na przemian... Na przemian... Ległe wewnętrzne. Wewnętrzne. I teraz popatrzmy. Ta przekątna, którą sobie narysowaliśmy, podzieliła nam ten równoległobok na dwa trójkąty. I ten, ta przekątna jest bokiem zarówno tego trójkąta, który jest tutaj nad tą przekątną, i tego trójkąta, który, trójkąta, który jest pod tą przekątną. Więc to jest bok wspólny dla tych dwóch trójkątów. I teraz popatrzmy, co otrzymujemy. Ten kąt, ten bok i ten kąt są takie same, jak odpowiednie kąty i bok w drugim trójkącie. Czyli widzimy ten kąt, ten bok i ten kąt. Na mocy, Kąt, bok kąt, możemy stwierdzić, że te dwa trójkąty są przystające, są przystające. Czyli to jest kolejny wniosek. Trójkąt A, D, B jest trójkątem przystającym do trójkąta C, B, D. E, na mocy kąt, bok kąt. To jest jedna z cech przystawania trójkątów. O, to jest. Jedna z cech przystawania trójkątów, tak. Co to nam mówi, że te dwa trójkąty są przystające? To mówi nam, że te dwa trójkąty są identyczne. Czyli miary kątów jednego trójkąta są takie same jak odpowiednie miary kątów w drugim trójkącie oraz boki jednego trójkąta są takie same jak odpowiednie boki drugiego trójkąta. I popatrzmy, co chcieliśmy udowodnić. Że AB równa się DC, czyli tutaj, gdzie jest AB? To jest AB. Ten AB znajduje się naprzeciw tego fioletowego kąta, naprzeciw fioletowego kąta w tym trójkącie znajduje się DC, czyli odpowiednie boki są tutaj takie same, właśnie za pomocą kątów możemy identyfikować te boki, czyli AB równa się DC oraz AD równa się BC. Gdzie jest AD? Tu jest AD, czyli to jest bok, który znajduje się naprzeciw żółtego kąta, a BC to jest bok, który znajduje się również tutaj naprzeciw żółtego kąta, czyli odpowiednie boki w tych dwóch trójkątach są e, identyczne, czyli AD równa się BC. I to jest dokładnie. To, co chcieliśmy udowodnić, to dzieje się dlatego, że te dwa trójkąty są przystające, czyli są identyczne, więc odpowiednie boki jednego trójkąta są takie same jak odpowiednie boki drugiego trójkąta. Podsumujmy sobie więc jeszcze raz, co udowodniliśmy. Jeśli wiemy, że mamy taką figurę, której odpowiednie boki są równoległe, czyli jest to równoległo bok, to od razu wiemy, że odpowiednie tutaj boki, czyli te, które są równoległe do siebie, mają taką samą długość. I teraz przejdźmy do drugiego dowodu, popatrzmy, co tutaj mamy. Tutaj mamy taki czworobok. I co wiemy o tym czworoboku? Wiemy, że bok AC jest taki sam jak... Bok BD, czyli mają taką samą długość, oraz bok AB jest taki sam jak bok CD, czyli również mają taką samą długość. I na podstawie tego, co tutaj wiemy, mamy udowodnić, że tutaj ten odcinek AB jest równoległy do odcinka CD, a odcinek AC jest równoległy do odcinka BD. Aby to pokazać, znowu narysujemy sobie tutaj przekątną. I teraz popatrzmy. Ta przekątna podzieliła nam ten czworobok na dwa trójkąty. Ten trójkąt ma razem z tym trójkątem tutaj jeden wspólny bok, czyli zaznaczymy to sobie w ten sposób i teraz popatrzmy. Te trzy boki są dokładnie takiej samej długości jak odpowiednie trzy boki w tym drugim trójkącie, czyli co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że... Te dwa trójkąty są przystające. Te dwa trójkąty są przystające, to znaczy, że są takie same, a są przystające na mocy cechy. Bok bok bok. Jeśli boki jednego trójkąta są takiej samej długości, jak odpowiednie boki drugiego trójkąta, to te dwa trójkąty są przystające, czyli są po prostu identyczne. I to sobie możemy tutaj zapisać. Trójkąt a, C, B jest przystający do trójkąta DBC na e, mocy bok, bok, bok. To jest jedna z cech przystawania trójkątów. Czyli to już wiemy, że te dwa trójkąty są przystające, czyli są takie same. I e, jeśli dwa trójkąty są takie same, to już sobie powiedzieliśmy w tej lekcji, to znaczy, że odpowiednie kąty są identyczne. Czyli popatrzmy, zaznaczymy sobie ten kąt tutaj, to jest kąt, który znajduje się naprzeciw tej pojedynczej kreski, a teraz ten kąt tutaj również znajduje się naprzeciw tej Pojedynczej kreski, i co możemy zaobserwować? Możemy zaobserwować, że jeśli przedłużylibyśmy sobie tutaj naszą przekątną w taki sposób oraz te dwa boki w taki sposób, o, to widzimy, że to są. Kąty, które są naprzemianległe wewnętrzne. Jeśli to są kąty naprzemianległe wewnętrzne i one mają takie same miary, to znaczy, że ta prosta musi być równoległa do tej prostej. Co za tym idzie? Ten odcinek musi być równoległy do tego odcinka. Troszeczkę się tutaj zakalopowałem. Najpierw napiszmy tutaj ten wniosek odnośnie tych dwóch kątów. Wiemy, że te dwa kąty mają identyczną miarę, ponieważ te dwa trójkąty tutaj są przystające. Tak? Czyli kąt A, B, C jest kątem przystającym do kąta dbc, tak? Dlaczego? Ponieważ to są odpowiednie kąty tutaj w przystających trójkątach. I Powiedzieliśmy sobie później, że te dwa kąty to są kąty naprzemianległe wewnętrzne, one mają taką samą miarę, czyli te e, dwa odcinki, tutaj te dwie proste są równoległe, czyli co za tym idzie, te e, dwa odcinki są również równoległe, czyli zapiszemy to sobie tutaj. AB jest, ten odcinek AB jest równoległy do odcinka C. D. I z czego to wynika? Z tego, że tutaj te kąty są naprzemianległe wewnętrzne. Tak, z, ponieważ, o, może zapiszemy sobie tutaj. Pokażę. Tutaj strzałeczkę, to są kąty naprzemianległe, naprzemianległe, wewnętrzne. O takiej samej mierze. O takiej samej mierze. Czyli ten kąt ma taką samą miarę jak ten kąt. Te kąty powstały w taki sposób, że ta prosta oraz ta prosta jest przecięta trzecią prostą. Te dwa kąty mają taką samą miarę. Są na przemian ległe wewnętrzne. Czyli ten odcinek musi być równoległy do tego odcinka. Ten wniosek tutaj możemy sobie zaznaczyć o w taki sposób, tutaj kreseczka, czyli to jest równoległe tutaj do tego. I teraz musimy jeszcze pokazać, że AC jest równoległe do BD i w tym celu przedłużymy sobie to w taki sposób, ten bok oraz ten bok, zupełnie analogicznie jak w pierwszym dowodzie. I wiemy, że te dwa trójkąty są przystające, czyli odpowiednie miary są, kątów są takie same. Czyli popatrzmy. Ten kąt, który znajduje się tutaj, znajduje się naprzeciwko tych dwóch Kreseczek, gdzie są dwie kreseczki? Tutaj, czyli kąt naprzeciw tego boku znajduje się tutaj. I teraz popatrzmy, te kąty znowu to są kąty naprzemianległe wewnętrzne, ponieważ powstały w wyniku przecięcia tych dwóch prostych, trzecią prostą, tak? I skoro te dwa kąty naprzemianległe wewnętrzne mają taką samą miarę, to z tego wynika, że te dwie proste muszą być równoległe. Co za tym idzie? Ten odcinek musi być równoległy do tego odcinka. Czyli zapiszmy sobie najpierw, że kąt ACB to jest kąt przystający do kąta DB. C, ponieważ to są e, trójkąty przystające, czyli odpowiednie boki mają takie same miary, a e, co za tym idzie, e, to są kąty również na przemian ległe wewnętrzne, one mają taką samą miarę, więc e, te proste muszą być równoległe. No a co za tym idzie? E, AC musi być równoległy do BD, ponieważ to są kąty naprzemianległe, wewnętrzne o takiej samej mierze, czyli mogę tutaj o, pokazać strzałkę do tego. To jest dokładnie ten sam wniosek. O, może jeszcze to sobie weźmiemy w obwódkę, żebyśmy mogli wiedzieć do czego ta strzałeczka tutaj nam idzie. I teraz popatrzmy. Popatrzmy co sobie w tej lekcji pokazaliśmy. Pokazaliśmy, że jeśli mamy równoległobok czyli że odpowiednie boki są do siebie równoległe, to te odpowiednie boki mają taką samą miarę. I teraz pokazaliśmy w drugą stronę. Jeśli odpowiednie boki mają taką samą miarę, czyli mają odpowiednią długość, miara tutaj boków to jest akurat długość, tak? Jeśli mają taką samą długość... To wniosek jest taki, że te e, odpowiednie boki również są równoległe. Tutaj jeszcze może zapiszemy ten wniosek. To jest równoległe tutaj e, do e, tego. Więc popatrzmy. To działa w dwie strony. Możemy tutaj pokazać, o, w taki sposób. Czyli, e, jeśli mamy dwie pary boków równoległych, to będziemy mieli, e, Odpowiednie boki takiej samej długości. Jeśli mamy odpowiednie boki takiej samej długości, to e, te odpowiednie boki będą tutaj e, równoległe, więc to sobie pokazaliśmy w tej lekcji. Mam nadzieję, że już będziemy zawsze pamiętali: jeśli będziemy mieli równoległy bok, to odpowiednie boki będą miały taką samą długość, te oczywiście, które są do siebie równoległe. A jeśli będziemy wiedzieli, że e, jeśli będziemy mieli czworobok, który ma odpowiednie boki e, takiej samej miary, te, które tutaj znajdują się naprzeciw siebie, to te odpowiednie boki będą do siebie równoległe.